Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was. Tak, kochani, dajcie znać, czy nas widzicie i nas słyszycie. I już mamy pierwsze wiadomości, które pokazują. Widać i słychać. Super. Doskonale. Dziękujemy. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, słuchajcie, na webinarze o tym, jak metodycznie wspierać klienta czy też pracownika w zmianie zawodowej. I bardzo się cieszymy z Asią, że w tak licznej grupie przybyliście na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszy webinar. Dajcie znać, skąd jesteście i w jakich rolach tutaj przybywacie. Z pozycji jakiej roli interesuje Was w ogóle temat zmiany zawodowej i wsparcia klienta? Tak, jesteśmy bardzo ciekawe, kto jest po tej drugiej stronie szyby. Niestety Was nie widzimy, więc jeżeli do nas napiszecie, to będziemy wiedzieli, kim jesteście. Okej, może krótko, jak już jestem przy głosie, odpowiem na takie pytanie, które Wam czasami zadajemy na naszych szkoleniach, co ja robię tu. Nazywam się Asia Baranowska, mam przyjemność współpracować z Coachwise od 15 lat, tak wpadłam na chwilę, a zasiedziałam się, jak widać. Od 15 lat też zajmuję się coachingiem, od około 12 mentoringiem i od około 5 lat szczególnie właśnie tym programem coachingu kariery i wspierania konsultantów, którzy chcą pomagać innym, którzy tym się będą w organizacjach zajmowali. Jestem też jednym z twórców programu, który mamy Wam do zaproponowania, wspierającego właśnie coachów, konsultantów, praktyków HR we wspieraniu innych w przechodzeniu przez nową rolę zawodową. O, czytamy sobie tutaj, że mamy kilku HR menedżerów, witamy Was bardzo serdecznie. Mamy kilku HR menedżerów, mamy pasjonatów coachingu, nauczycieli coachingu, łączymy się z bardzo różnych miejsc. Mamy też osoby z top managementu zajmujące się obszarem HR-u w organizacji. Witajcie serdecznie. To ja pójdę w ślady Asi i też pozwolę Wam powiedzieć sobie, co ja robię tu, albo co generalnie, czym zajmuję się generalnie w Coachwise. Otóż ja mam takie swoje dwa obszary, które bardzo lubię i bardzo dobrze się realizuję zgodnie ze swoim ikigai, a mianowicie to jest obszar facylitacji. Jestem liderką Akademii Facylitacji, jak również obszar coachingu kariery. I samym coachingiem zajmuję się już od 2012 roku, natomiast coachingiem kariery stricte od 2016 roku, ponieważ miałam taką przyjemność, że spędziłam blisko 12 lat w organizacji, w której wdrażałam projekt outplacementowy, w którym również wdrażałam różnego rodzaju programy talentowe, w których to właśnie wspieraliśmy osoby w różnych sytuacjach zmiany zawodowej. I jakby to doświadczenie wspólnie z Asią przeniosłam na płaszczyznę Coachwise i też jestem właśnie współtwórczynią metody, którą będziemy się tutaj z Asią z Wami dzielić. I witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Mamy też doradców właśnie. Kochani, to pozwólcie, że pokażemy Wam, jaki mamy dzisiaj dla Was rozkład jazdy, bo jest bardzo ambitnie, więc dzisiaj będzie, jak to niektórzy mawiają, samo gęste. I jeszcze słuchajcie, rozmowa na koniec. Rozmowa z niezwykłą osobą, którą też Wam przedstawimy. Otóż dzisiejszy czas spędzimy na tym, żeby dowiedzieć się, czym jest i w jakich procesach zmiany zawodowej może znaleźć się Twój klient, Twój pracownik, wszystko w zależności od tego, kim jesteś i w jakiej roli Ty pracujesz. Pokażemy Wam też podejście Coachwise w procesie przejścia przez zmianę zawodową. No i oczywiście to, co jest dla nas kluczowe, to, co nam bardzo pomaga w pracy, to takie dwa kluczowe procesy świadomej zmiany zawodowej. To jest taki fundament, żeby wiedzieć, w jakiej roli, w jakiej zmianie zawodowej jest Twój klient. Pokażemy Wam również model Career Transition, nasz autorski model coachwise'owy, który traktuje o naszym odczuciu o wszystkich obszarach, którymi należy się zająć, żeby klienta przeprowadzić przez świadomą zmianę zawodową. W naszych szkoleniach, w tym, czego uczymy konsultantów, uczymy ekspertów zmiany zawodowej, króluje taki model zmiany Williama Bridgesa i też się nim podzielimy, ponieważ on bardzo mocno pokazuje to, co trzeba zostawić i to, co trzeba zaprosić do swojego życia w momencie, w którym jesteś
trakcie zmiany zawodowej. No i to, co jak nie wiadomo, o co chodzi, to zwykle chodzi o emocje, słuchajcie, i pokażemy Wam z Asią też dzisiaj narzędzie, które stosujemy do rozpoznawania, do nazywania i do wykorzystywania emocji do tego, żeby były takimi driverami, nośnikami zmiany zawodowej. I to będzie około 25 do 30 minut naszego dzisiejszego spotkania, a potem, słuchajcie, zaprosimy Was na rozmowę z wyjątkową osobą, z osobą, z którą wspólnie z Asią wprowadziłyśmy właśnie w Santander Bank Polska rozwiązanie, które pozwala wspierać pracowniki CUK-u w różnych procesach zmiany zawodowej. Szczególnie w czasach, w których, słuchajcie, jesteśmy. Asia Baranowska poprowadzi krótki wywiad z Martą i Marta podzieli się z Wami tym doświadczeniem. I taki mamy rozkład, słuchajcie, jazdy na dziś. I co, będziemy zaczynać, Asiu, prawda? Tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie już do brania udziału, też do takiej interaktywności z nami. Kiedy patrzycie na takie nasze menu tego spotkania, proszę napiszcie, co dla każdego z Was jest szczególnie ważne, żebyśmy mogły wiedzieć, że na przykład może jakiemuś tematowi chcemy poświęcić troszkę więcej czasu, jeżeli coś okaże się, że w ogóle nie jest dla Was interesujące, to też skrócimy to do minimum, te informacje. O, mam taki komentarz, nic nie słychać. Wiesz co, Dominik, bardzo możliwe, jak nie słyszysz, to nie usłyszysz, co ci chcę powiedzieć, więc napiszę ci w czacie informację. Inne osoby mówią, że słychać, więc kontynuujmy, a ja napiszę informację Dominikowi. Dobra. Także prosimy, jeżeli coś Was szczególnie interesuje na tym dzisiejszym spotkaniu, to napiszcie nam na czacie, że to jest akurat ta rzecz, która dla Was jest szczególnie ważna. Tak, tutaj piszecie coaching kariery, jak wprowadzić do firmy, o tym będziemy dokładnie na taki temat rozmawiać z Martą, także zostań z nami, prosimy, nie uciekaj. Druga część spotkania będzie tylko temu tematowi wprowadzenia do firmy coachingu kariery poświęcona. No dobrze. Procesy, o tym za chwilkę Karolina opowie, także mam wrażenie, że trafiłyśmy w Wasze zainteresowania tymi tematami, bo dokładnie wskazujecie rzeczy, które mamy na swojej liście. To idźmy dalej. No dobra. To już przechodzimy dalej. Ok, dzisiaj z Wami chcemy rozmawiać na temat wspierania Waszych szeroko pojętych klientów, bo to może być zarówno klient wewnętrzny, czyli osoba, która przychodzi do praktyka HR. Celowo używamy takiego określenia praktyk, ponieważ wiemy, że w zależności od wielkości organizacji są organizacje, gdzie to dyrektor HR wprowadza w taką zmianę, na przykład członka zarządu. Są organizacje, gdzie są do tego specjalnie dedykowani coachowie, często to są HRBP, także ponieważ jest to szereg różnych stanowisk, nie chcemy ich za każdym razem wymieniać wszystkich i jak gdyby pakujemy te wszystkie określenia do jednej paczki pod tytułem praktyk HR. Także to, jak my rozumiemy naszą przez nas rozumianą zmianę zawodową, jest tematem o wiele głębszym i o wiele szerszym. Mamy tutaj na myśli zaadoptowanie się zarówno do tej nowej roli, do nowych standardów, jak i takie rzeczy wewnątrz, które się dzieją, których może nie widać na zewnątrz, ale są jakże ważne do tego, żeby ten człowiek mógł dobrze funkcjonować. A więc takie jak emocje, takie jak przekonania, jak nawyki myślowe i tym wszystkim chcemy się zająć w czasie właśnie zmiany zawodowej. Chcemy, aby ta pomoc miała na celu przede wszystkim szybszą adaptację, ale też żeby pomogła w bardziej efektywnym wchodzeniu w tą nową rolę i bardziej świadomym adaptowaniu się do tego, co jest wymagane w danym nowym miejscu. Pawoc napisał, o jakiej zmianie zawodowej mówimy? Awans, degradacja, zwolnienie, no i właśnie coaching czy doradztwo zawodowe. I to jest świetne pytanie, ponieważ w naszym podejściu coachwise'owym my mówimy o dwóch kluczowych procesach świadomej zmiany zawodowej.
bo potrzebujesz sobie zdać sprawę z tego, albo twój klient, twój pracownik potrzebuje zdać sobie sprawę z tego, w jakiej on jest roli. Czy to jest sytuacja, w której on ma nową rolę wewnątrz organizacji, czyli właśnie awansuje pionowo, poziomo, to też jest osobą, która jest degradowana w ramach organizacji, ale również, słuchajcie, nasze drugie podejście to wtedy, kiedy ten człowiek wychodzi na rynek, idzie do nowej organizacji. W obecnych czasach mamy wiele projektów outplacementowych, które się wydarzają, więc jakby też tym projektem jest objęty i każdy z tych osób potrzebuje, żeby zająć się przekonaniami, nawykami, emocjami, tożsamością czy wartościami tego klienta, kompetencjami, umiejętnościami, ale przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, czym się kończy, jakby jaki ma być ten ostateczny rezultat w przypadku jednego i drugiego procesu. I tak jak w przypadku tego awansu pionowego, poziomego, czy degradacji, człowiek zmienia rolę w organizacji i tutaj jakby należy zaopiekować się nieco innymi obszarami, niż jak człowiek wychodzi na rynek pracy i potrzebuje w ogóle się w nim odnaleźć. A często przy projektach outplacementowych jest tak, że jeszcze towarzyszy takiemu klientowi utrata pewności siebie, towarzyszy mu nagle coś, co powoduje mu amnezję w kontekście swoich umiejętności, tego co potrafi, więc jest tutaj dodatkowo jeszcze taka rola od strony właśnie konsultanta kariery, który wspiera, motywuje i dodatkowo pomaga temu klientowi, troszkę użyję takiego określenia, które może wydać się być trywialne, uwierzyć w siebie, ale ono jest naprawdę bardzo kluczowe. I my w naszych procesach coachwise'owych Staram tylko wrzucić tutaj jeden mały komentarz, że nie jest tak, że ten człowiek przy takiej trudnej sytuacji utraty pracy, czy też bycia pozbawionym stanowiska, które sprawiało mu ogromną satysfakcję i którą rzeczywiście ten ktoś kochał, to nie jest tak, że ten ktoś nagle przestaje mieć te talenty, czy przestaje funkcjonować w tych umiejętnościach, natomiast zachodzi taki proces, że ta osoba traci kontakt z tą swoją pewnością siebie, tak? Więc to nie jest budowanie tej pewności siebie od początku, tylko przypomnienie temu komuś, kim on tak naprawdę jest i co było jego silnymi stronami, na przykład przez ostatnie 20 lat. I to jest w podejściu coachwise kluczowe, ucząc konsultantów, ucząc HR-owców, HR biznes partnerów, wspierania ludzi w procesie zmiany zawodowej, pokazujemy właśnie te dwa podejścia, albo też uczymy właśnie tych dwóch podejść, więc po naszych warsztatach, po naszym szkoleniu jesteś gotów, gotowa do tego, żeby umieć z klientem zdiagnozować, w którym miejscu jest, czego potrzebuje, no i absolutnie tym się zająć w pierwszej kolejności, ponieważ mamy też takie podejście, że do zmiany zawodowej, że w ramach tego obszaru to jest jak szwedzki stół, tam tych obszarów jest wiele, którymi trzeba się zająć i nie z każdym klientem, z kim trzeba pracować. Dlatego też dzisiaj jeszcze Asia pokaże Wam nasz model Career Transition, który traktuje właśnie o tych obszarach. Paweł zapytał też, no właśnie, a coaching czy doradztwo zawodowe? I teraz pytanie, kto może tak naprawdę, dla kogo jest to szkolenie? Kto może wspierać klienta w zmianie zawodowej? Więc absolutnie może to być coach w procesie coachingu, absolutnie to może być praktyk HR, który stosuje te narzędzia, czy mentor, menadżer, czy również doradca zawodowy. Absolutnie te role, które zdobędą odpowiednie kompetencje coacha kariery, czy też kompetencje, które stosuje coach kariery, będą w stanie wspierać klienta w procesie zmiany zawodowej. I to akurat, w której roli jesteś, to oczywiście zależy od ciebie, ale również bardzo zależy od tego, czego potrzebuje klient, prawda? Bo niektórzy potrzebują po prostu pójść do doradcy zawodowego i napisać z nim dobre CV i z tym CV wyjść na rynek pracy i to jest, że tak powiem, wystarczające, a inni potrzebują przez cały proces. Proces, w którym mówimy o konkretnym celu i ten cel ewaluujemy przez kilka sesji, na przykład w procesie właśnie coachingu kariery. Okej. Cynko, dziękujemy Ci bardzo, że tutaj wspierasz naszych uczestników, którzy mają techniczne problemy. Dajcie znać, jeżeli u kogoś jakieś się pojawiają trudności, będziemy starali się Was właśnie z tylnego fotela.
Jeśli chodzi o model, który stosujemy w wyposażaniu, czy to uczestników naszych szkoleń, czy to osób, które przychodzą do CoachWise i korzystają z coachingu kariery we wszelkich procesach onboardingowych. Pojawił się jakiś dziwny szum, Karola, czy ty masz pomysł, co to jest? To niestety on nie... Okej, jest porządku. Dobra, dzięki. Także posługujemy się takim, jak widzicie, dosyć złożonym modelem i użyliśmy jak zwykle metafory. Wiecie, z metaforą jest najprościej, one najszybciej, to jest taka najszybsza ścieżka dostępu do pewnych pojęć i użyliśmy takiej metafory boi, gdzie część rzeczy jest nad wodą, czyli część rzeczy jest przez wszystkich widoczna i część rzeczy jest pod wodą, to znaczy one są tak samo ważne, o ile nie ważniejsze, ale tego po prostu nie widać. Jak myślicie sobie, nie wiem, albo o swoim przejściu przez jakąś dużą zmianę zawodową, albo o wspomaganiu kogoś, czy to jako coach, czy to jako HR-owiec, jak wam się wydaje, przyjrzyjmy się może tej nad wodą najpierw, temu obszarowi nad wodą. Co tutaj byście wsadzili do takiego number one? Nad czym powinien się taki wspieracz zająć najpierw? Napiszcie nam na czacie, jak wy to widzicie i też sprawdzamy z wami, czy te określenia, które tutaj wrzuciliśmy do chmurek, czy one są dla was czytelne. Także tutaj to, co mamy na myśli, to przede wszystkim pochylenie się nad priorytetami, to znaczy korzystamy z takiego podejścia zaczerpniętego z tego, w jaki sposób prezydent jest oceniany w Stanach Zjednoczonych, mówimy pierwsze 100 dni prezydenta. Tak? W biznesie zwykle jest to pierwszy kwartał, pierwsze 3 miesiące, a więc około 90 dni, kiedy organizacja przygląda się, jak osoba w nowej roli sobie radzi. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby nasz klient czy nasz pracownik odpowiedział sobie, po czym organizacja oceni go, co jest dla niego rezultatem tej pracy i co jest jego priorytetami. Zwykle nasi klienci nie pracują na bezludnej wyspie, więc to jest szalenie ważne, ich relacje międzyludzkie. W takim języku biznesowym używamy określenia interesariusze, natomiast my tutaj skrótowo nazwaliśmy to ludzie, bo ci ludzie to jest zarówno przełożony, jak i podwładni, jak i nowy zespół, jak i koledzy w tej organizacji. Czasami jest to też rodzina, która może być wspierająca lub nie dla tej osoby. Piszecie nam tutaj odpowiedzi, że dla was to są emocje, dla was to jest wiara w siebie. Zdecydowanie tak, jeżeli się zastanawiacie, czemu nie ma takiej chmurki jak emocje, to chcemy wam powiedzieć, że zastanawiając się nad wyborem tych koncepcji, uznaliśmy, że emocje jak gdyby są całością w tym całym... Są powietrzem i tą wodą, prawda? Są powietrzem, słuchajcie, i tą wodą, w którym tak naprawdę te wszystkie kluczowe obszary po prostu pływają, bo od emocji zaczyna się praca nad konkretnymi obszarami i Małgosia tutaj napisała, że no właśnie emocje, a następne niedobre zrozumienie roli i rezultaty, no zdecydowanie to bardzo wspiera. To prawda. Także tutaj jak mówimy na przykład o tym zrozumieniu, no to od razu nam się kojarzą ludzie, czyli osoby, które nas zaprosiły do tego stanowiska, żeby być z nimi w tak dobrym połączeniu i też żeby ta komunikacja z kolei, którą mamy trochę wyżej tutaj, dobrze działała, żebyśmy my naprawdę wiedzieli, z czego będziemy rozliczeni, z czego będziemy oceniani i co jest priorytetem. Bo jeżeli ta komunikacja tutaj zawiedzie, nie wiem, ktoś może się pochylać nad A, podczas kiedy po upływie trzech miesięcy będzie oceniony z B i to będzie być może już trochę za późno, żeby pewne procesy cofnąć. I to, co jest, słuchajcie, bardzo istotne, to, żeby zdać sobie sprawę, że nad przekonaniami, czy też nad wizerunkiem, marką osobistą, nad rezultatem, w zasadzie nad każdym z tych obszarów,
pracujemy inaczej z klientem, który wchodzi w nową rolę w ramach danej organizacji i inaczej z klientem, który wychodzi na rynek pracy. Jemu towarzyszą inne przekonania, jemu towarzyszą być może inne zasoby, które potrzebuje na ten rynek pracy wynieść. To jest bardzo istotne. Model jest uniwersalny i świetnie sprawdza się do pracy z klientem w jednej i w drugiej sytuacji. Niemniej jednak ważne jest, żeby wiedzieć, że one, te obszary będą inne. I tak wiecie, pracując z klientami, nie tylko ucząc samego coachingu kariery, ponieważ ja też pracuję z klientami, podobnie jak Asia zresztą, obydwie prowadzimy procesy rozwojowe, do których zgłaszają się do nas osoby, czy to będące w nowej roli w organizacji, czy też wychodzące na rynek, objęte procesami outplacementowymi. Jakby ten model pozwala nam przyjrzeć się klientowi w całości, takie 360 stopni i wtedy zobaczyć, czego ten klient tak naprawdę potrzebuje. I w trakcie pracy my nauczymy Ciebie, jak korzystać z tych wszystkich chmurek, jakie narzędzia zastosować, ale to wcale nie oznacza, że podczas pracy z tym klientem Ty musisz jak checklistę odhaczyć każdy obszar, bo każdy z tych klientów potrzebuje zupełnie czegoś innego. Więc dajemy Ci taki szwedzki stół narzędzi, szwedzki stół rozwiązań, a Ty jesteś wyposażony, wyposażona do tego, żeby właśnie móc te kompetencje stosować, czy to w roli coacha, czy w roli doradcy zawodowego, czy w roli HR business partnera, czy po prostu menadżera, który też czasami za te procesy zmiany odpowiada. I tutaj też napisał Paweł, że czyli w ogóle zmiana, nawet przejście z projektu na projekt, zmiana szefa, zmiana zespołu w odniesieniu do zmiany zawodowej. Zdecydowanie tak, słuchajcie, zmiana projektu to też jest pewnego rodzaju zmiana zawodowa. Tam też są cele, tam też są priorytety na pierwsze dni, tam też są rezultaty. Być może ktoś potrzebuje zdobyć nowe kompetencje, nowe umiejętności, więc jak najbardziej możemy mówić też o takiej zmianie. Tutaj Paweł się powołuje na podejście Leadership Pipeline. Jest to jeden z elementów naszego warsztatu. Dobra wiadomość jest taka, zresztą my chyba nie umiemy już właściwie wykładowo pracować, że w czasie naszych programów wszystkiego doświadczacie na swojej skórze, tak? Także wszystkie doświadczenia są przede wszystkim przeprowadzane na naszych uczestnikach, którzy doświadczając tego, mogą też mieć później zaufanie do tych metod i mówiąc kolokwialnie wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się z naszym uczestnikiem. Używamy takiego określenia nie do końca w języku polskim akceptowalnego. Co to ci robi, drogi uczestniku, drogi pracowniku, kiedy dowiadujesz się tego, kiedy planujesz coś, kiedy nie wiem, przechodzisz przez kolejne doświadczenia. Okay. Jak widzicie, ta linia odcięcia reprezentuje takie dwojakie podejście do człowieka i muszę wam powiedzieć, że jak gdyby odkryliśmy to po wielu latach pracy coachingowej i mentoringowej z ludźmi, że tak naprawdę okej, każdy człowiek, który pracuje w organizacji, jest oceniany przez świat zewnętrzny, tak? Jeżeli to jest człowiek, który funkcjonuje w rodzinie, też jest oceniany przez ludzi w tejże rodzinie, czyli ten system zewnętrzny, a więc ludzie, którzy go oceniają, sposób, w jaki ta osoba się komunikuje, wizerunek, jaki kreuje przez swój sposób bycia, czy też w ogóle to, jakie ma rozumienie, w jaki sposób funkcjonuje w organizacji, jest elementami takiej pracy z systemem zewnętrznym. Też od wielu lat staramy się, pracując z dużymi organizacjami, staramy się rozumieć ten kontekst korporacyjny, gdzie wygląda to inaczej niż kiedy pracujemy z osobą, która przyszła do nas z ulicy. Ona sama jest sponsorem tego projektu, sama płaci za ten projekt i sama definiuje oczekiwania. W przypadku osób osadzonych w organizacji wygląda to troszeczkę inaczej. Także mamy tutaj i z jednej strony zrozumienie i z drugiej strony narzędzia właśnie do pracy z tym całym systemem zewnętrznym. Ale jakkolwiek dobrze byśmy sobie radzili z tym, co na zewnątrz, tak naprawdę równie ważne, o ile nawet nieważniejsze, jest to, co dzieje się w środku tego człowieka. A więc na ile
on potrafi pokonać swoje gremliny, na ile potrafi, czyli poradzić sobie z ograniczającymi przekonaniami, z tym monologiem wewnętrznym, który może go na każdym kroku osłabiać. Właśnie w jaki sposób potrafi sobie poradzić ze swoimi emocjami, które niestety nie zawsze są sprzymierzeńcem. No i rzecz, od której wszystko się zaczyna, czyli tożsamość, na ile ta osoba jest skontaktowana z nową rolą. Pamiętam, kiedyś pracowałam z osobą, gdzie zlecenie od sponsora tego projektu brzmiało, na spotkaniu trójstronnym padło takie określenie: proszę Państwa, zależy nam, żeby pan X stał się członkiem zarządu. Tak, a więc takie stricte tożsamościowe zadanie dla naszego klienta, który wszedł w nową rolę i mimo ogromnego doświadczenia, ogromnych umiejętności, ta rola była dla tej osoby zupełnie nowa i potrzebowała ta osoba jakiegoś, nazwijmy to, procesu wchodzenia w takie nowe dla siebie miejsce. I Asiu, zajmiemy się teraz emocjami, słuchajcie, bo obiecaliśmy Wam też, że pokażemy Wam, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o emocje, w jaki sposób my podchodzimy w ogóle do emocji, co my z nimi robimy i czego uczymy swoich klientów, mając na myśli tutaj zarówno osób, które potem są tymi wspieraczami czy osobami wspierającymi w zmianie zawodowej, jak również klientów, którzy są klientami coachingowymi, po prostu w procesie zmiany zawodowej. Także zapraszam Ciebie jeszcze, Asiu, tutaj. Tak, chcemy się z Wami podzielić tym, że w jaki sposób wspierać naszych klientów w pracy z ich emocjami. Bardzo często te emocje to jest po prostu ogromny stres, który towarzyszy człowiekowi, który czy to objął nową rolę, czy to właśnie stracił pracę, w zależności od tego, z jakiego rodzaju osobą mamy do czynienia. I chcemy Wam powiedzieć, że takiego rodzaju pracy z emocjami tak naprawdę nauczyli nas nasi klienci i ten model stworzyłyśmy poprzez pracę z klientem właśnie coachingowym i mentoringowym. A więc tutaj to, co tak naprawdę działa, jak widzicie, bardzo często ludzie mówią, że czy to podejście jakieś, czy to szkolenie było nieskuteczne, z tego powodu, że prezentowana tam była tylko wiedza. Oczywiście wiedza jest szalenie ważnym elementem, nie wiem, wiedza na temat tego neurobiologii, wiedza na temat tego, jak nasz mózg funkcjonuje, w jaki sposób powstają emocje, a wreszcie jak można nimi zarządzać, natomiast sama wiedza nie zrobi roboty. Tutaj to, co jest kluczowe, to jest praca na doświadczeniu, tak? Czyli troszeczkę coś, co znamy ze starego dobrego kolba, gdzie mamy tą informację, że ludzie dorośli uczą się przede wszystkim przez doświadczenie. Kolejny element to jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób określone doświadczenia, które sobie fundujemy w czasie właśnie takiej pracy rozwojowej, jak one wpływają na nasz nastrój. Czy na przykład, jeżeli, nie wiem, załóżmy, wykreuję u siebie taki nawyk wdzięczności, to jak to będzie na mój nastrój wpływało? Czy też jeżeli nauczę się panować nad tak zwanymi triggerami, czyli włącznikami emocjonalnymi, a więc elementami, które powodują, że kompletnie tracę kontrolę nad sobą, w jaki sposób będzie można później to zastosować i użyć. A więc zapraszamy naszych klientów do doświadczenia bardzo często już w czasie właśnie czy to szkolenia, czy to sesji coachingowej lub mentoringowej, przyglądamy się nastrojowi, wyciągamy z tego pewne wnioski, na koniec czasami dorzucamy do tego kawałeczki wiedzowe, my mamy takie określenie jak elementy wiedzowe w coachingu i mentoringu, którymi dzielimy się oczywiście w ramach tego, na co same metody pozwalają, o ile w mentoringu jest dużo przestrzeni na to, w coachingu zwykle jest to, nie wiem, jeden slajd, jeden model, czy tak zwany one pager, a więc jedna strona jakiejś informacji, gdzie dany sposób poradzenia sobie z emocjami jest przedstawiony. I w taki oto sposób zapraszamy do zmiany tego, co jest możliwe. Bardzo silnie też operujemy w ramach strefy wpływu, to znaczy uświadamiając naszemu klientowi, na co on ma wpływ, a na co nie ma i w jaki sposób tą energię kumulować w określonym miejscu. Pozwólcie, że pokażemy Wam nasze podejście do zmiany zawodowej, do zmiany generalnie, w jaki sposób pracujemy z klientami, jeśli chodzi o
o zmianę, stosujemy model Williama Bridgesa. Dajcie znać w czacie, czy ktoś z Was miał już okazję spotkać się z tym podejściem do zmiany. I zaraz zobaczymy. Mamy taką świadomość, w ogóle William Bridges to jest człowiek, który stworzył wiele publikacji, wiele książek w obszarze zmiany generalnie, co się dzieje z człowiekiem w kontekście zmiany w organizacji, zmiany w projekcie. Jest autorem fantastycznej książki, który mówi też o zmianie, o przejściu z etatu na pracę w ramach własnej działalności, czyli w wykreowaniu własnej firmy, własnej działalności. I nam z Asią bardzo mocno to jego podejście rezonuje w kontekście zmiany zawodowej u człowieka. Ponieważ ze zmianą jest tak, że trzeba pewne rzeczy nie tylko jakby zrozumieć, ale też zakończyć, czyli trzeba zobaczyć, czego my potrzebujemy się, uwaga, użyję tego słowa, oduczyć, wiecie. To nie jest tak, że człowiek jest jakąś taką studnią bez dna i można w niego ładować, ile wlezie, za przeproszeniem, tylko trzeba mieć taką świadomość, że jeśli ty potrzebujesz w związku z nową rolą zdobyć nowe kompetencje, to potrzebujesz też czegoś się oduczyć. I nie ma jakichś specjalnych metod oduczania. Chodzi o to, że nie musisz dbać o te kompetencje, bo w nowej roli, czy tak po zmianie zawodowej w nowej organizacji potrzebujesz czegoś innego. Co więcej, w ramach tego, co potrzebujesz zakończyć, czasami, słuchajcie, towarzyszą nam jakieś przekonania, nawyki. Na przykład byliśmy w roli specjalisty w zespole, a potem awansujemy do roli na przykład menadżera tego zespołu, to my też potrzebujemy zaprosić inne nawyki, inne przekonania w związku z tą nową rolą. Za chwilkę napiszę, Jacek, na czacie tytuł tej książki jak najbardziej. Jeśli chodzi o to podejście, to podejście pokazuje nam, co potrzebujemy zakończyć. Daje taką bardzo ważną strefę neutralną, strefę, w której klient eksperymentuje, doświadcza, godzi się z tym, co żegna, bo to też nie jest łatwe pożegnać coś, co się robiło 12 lat na przykład. W związku z powyższym w strefie neutralnej jest ta przestrzeń na eksperymentowanie, na doświadczanie, przestrzeń na popełnianie błędów. I William Bridges bardzo podkreśla to, że tutaj miej tę gotowość, wyłóż się tyle razy, ile potrzebujesz, właśnie po to, żeby móc wejść do nowego, the new beginning, on tak nazywa to w swojej książce, my nazywamy to nowym początkiem, w ramach którego ty potrzebujesz właśnie dobywać nowe kompetencje, kształtować nowe nawyki, spotykać się z innymi ludźmi i dojrzewać w tej właśnie nowej roli. I w ramach naszego szkolenia, słuchajcie, robimy bardzo, uczymy, jak w ogóle stosować ten model zmiany w całym procesie. Oprócz tego, że robimy z Asią takie fantastyczne demo, gdzie uczestnicy naszych szkoleń doświadczają tego, jak przejść przez te właśnie wszystkie etapy zmiany zawodowej, to również uczą się, jak przechodzić przez te etapy zmiany właśnie w ten sposób, dając sobie prawo na tę przestrzeń neutralną, na tą strefę neutralną, gdzie klient może popełnić dowolną ilość błędów, wyciągnąć z niej lekcje i po prostu w tym nowym początku działać inaczej i na nowo. I oczywiście są jeszcze inne krzywe zmiany, jak Kubler-Rossa, czy zmiana oparta bardzo mocno o kwestie emocji, mówiąca, co tam się dzieje. I oczywiście one też są jakby ważne w procesie zmiany zawodowej. Natomiast pokazanie klientowi, gdzie ty kończysz, gdzie jest twój nowy początek i o co ty w tej strefie neutralnej potrzebujesz zadbać, co zostawić, a co zabrać, czego się nauczyć nowego, bardzo jest to wspierające dla klienta, nawet w takiej formie graficznej, słuchajcie, do pracy, kiedy no po prostu piszemy sobie w poszczególnych strefach, czy co zostawiam, co zabieram i co tam nowego będzie, kiedy już będę pełnić nową rolę, czy wyjdę po prostu do organizacji. Okej, dzięki bardzo, Karola, za opowiedzenie o tej koncepcji, która jest, można powiedzieć, fundamentem naszego podejścia. Jak widziałaś, tutaj są prośby o tytuł. O tytuł książki. Już wam wpisuję, kochani, tylko żeby nie jakby. Tak, Asiu? Mogę już tak zaprosić Martę. Jak najbardziej. Kochani, więc tak, zgodnie, to była taka część nasza merytoryczna i zgodnie z zapowiedzią, właśnie już się tutaj nam pokazuje. Świetnie, Marta, że jesteś z nami. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Kochani, ja tylko krótko przedstawię. Marta jest Employer Branding and Office Directorem w Santander Bank Polska. Bardziej nam się podobało angielskie określenie, Marta, twojej. Wybierając, Asią, jak mamy cię przedstawić? Tak, prościej, jestem szefem biura marki pracodawcy, tak, odpowiadam za obszar rekrutacyjny i budowanie wizerunku marki Santander, tak, na rynku pracy. Tak jest. I dzisiaj, słuchajcie, Marta jest tą osobą, z którą miałyśmy okazję z Asią wdrażać i w zasadzie jesteśmy jeszcze cały czas w fazie już w tej chwili takiego stricte działania, projektu, który wspiera pracowników właśnie w różnych procesach zmiany zawodowej, jak wspiera w zmianie, w której klient czy pracownik przyjmuje nową rolę, jak również bardzo mocno wspiera w procesie outplacementu, czy też wyjścia na rynek pracy. I tylko krótko powiem, że robiąc ten projekt, myśmy podeszli bardzo indywidualnie do zbadania potrzeb organizacji, w której pracuje Marta, i w oparciu o to stworzyliśmy projekt, który został rozłożony w czasie na około 4-5 miesięcy, bo jakby to wszystko jeszcze ewaluuje, jeszcze trwa. W ramach tego projektu zdiagnozowaliśmy, że potrzebujemy osoby chcące być w roli doradcy zawodowego czy w roli coacha kariery, że potrzebujemy dostarczyć im pewne kompetencje coachingowe. Dlatego też zaproponowaliśmy warsztat coachingowy i potem warsztaty poświęcone właśnie nowej roli i osobie, która wychodzi na rynek. Wokół tego sesje mentoringowe, wokół tego sesje mastermindowe, interwizje, tak żeby osoby, które są w zespole Marty, mogły z naszego wsparcia, naszego doświadczenia skorzystać jak najbardziej i nabrały odwagi w tym, żeby na ten rynek, słuchajcie, wyjść. I ja was zostawiam z dziewczynami, z Asią i z Martą, i za chwilę wrzucam tytuł książki na czacie, Jacek, tak jak prosisz, i do zobaczenia, słuchajcie, za około 20 minut. Zostawiam was, dziewczyny. Dzięki. Dzięki. Była uprzejma, nie wiem, czy ja to mogę zrobić ze swojego poziomu, o super, zabrać slajd, żebyśmy mogły się lepiej widzieć. Marta, dziękuję, że zdecydowałaś się przyjąć nasze zaproszenie i jesteś tutaj dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Trochę sięgnąć do historii. Myślę, że może być interesujące, w jakich okolicznościach tworzyłaś ten zespół coachów wewnętrznych w swojej organizacji. Co było takim driverem, że taki zespół został powołany do życia? Tak, rzeczywiście takim punktem startowym dla nas był tworzony w banku program outplacementowy, restart kariery, program zmiany zawodowej dla pracowników odchodzących z organizacji. Bardzo zależało nam na tym, żeby ten program był programem zbudowanym z takich kluczowych filarów. Tam jest aspekt zarządzania emocjami, stresem, bo te emocje oczywiście w tej sytuacji się pojawiają, chcieliśmy dać wsparcie pracownikom. Pojawia się filar związany z rozwojem, edukacją i oczywiście bardzo duży filar związany z daniem wskazówek na temat ponownego odnalezienia się na rynku pracy, z wejściem na ten rynek pracy. Mamy webinary, mamy przewodnik z materiałami edukacyjnymi, ale cały czas mieliśmy poczucie, że to jest trochę za mało. I nie chcieliśmy też skupiać się tylko i wyłącznie wokół takiego doradztwa zawodowego, czyli indywidualnych konsultacji dokumentów aplikacyjnych, czy przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej. Zależało nam na tym, żeby dać pracownikom większą wartość i tutaj pojawił się rzeczywiście pomysł na to, żeby wdrożyć do programu outplacementowego moduł związany z coachingiem kariery, tak żeby dać pracownikom taką możliwość otworzenia się na nowe perspektywy, wzmocnienia, też budowania poczucia własnej wartości. I ten coaching kariery pojawił się rzeczywiście w pierwszym momencie w związku z wdrażanym programem outplacementowym w banku. Pamiętam, że kiedy braliśmy udział w przetargu, tam były bardzo szczegółowe i precyzyjne kryteria wyboru dostawcy. Może tak. Zechcesz się dla osób zatrudnionych w HR-ze podzielić, na co zwracaliście uwagę, co było dla was kluczowe? Tak, jak to w takich dużych korporacjach, rzeczywiście te procesy zakupowe, one są dość mocno skomplikowane i też obwarowane, tak, pewnymi wymaganiami, kryteriami. Tak naprawdę na początku zebraliśmy oferty i ja przyznam szczerze, że już na tym etapie analizy ofert, ta oferta z Coachwise była niezwykle bogata.
praktycznie pokazująca od początku model, podejście, propozycje w zasadzie całego programu. I to gdzieś tam był już pierwszy czynnik, który wskazał nam na to, że z tą firmą chcemy dalej rozmawiać. No, oczywiście doświadczenie, kompetencje w realizacji po prostu podobnych programów, w przekazywaniu, w uczeniu właśnie kompetencji związanych z coachingiem kariery, no to było bardzo, bardzo dla nas ważne, bardzo dla nas krytyczne. To, na co jeszcze patrzyliśmy, i o tym mówiłyście, i tak się właśnie uśmiechałam, jak was słuchałam, i to nawet ty chyba się mówiłaś o tym, że trochę inne jest podejście w korporacji, trochę inne są potrzeby, trochę inny jest kontekst niż potrzeba osoby, która właśnie wchodzi z ulicy, więc to, na co również zwracaliśmy uwagę, to doświadczenie w pracy z korporacjami, z dużymi organizacjami. Także to, co nas zaciekawiło, to wasze doświadczenie w realizacji programów outplacementowych. Tutaj Karolina o tym wspomniała, że rzeczywiście takie doświadczenie również posiadała, więc dla nas to było takie przekonanie, że też rozumiecie potrzeby tego klienta, sytuację, w jakiej się znajduje, i takie ramy działania po prostu programów outplacementowych, więc to zdecydowanie. To, co wyszło nam troszkę później, aczkolwiek też było niezwykle ważne, to taka elastyczność w podejściu do kształtowania tego programu, bo my oczywiście tą pierwszą propozycję też, zanim weszła w życie, dość mocno zmieniłyśmy, versus po prostu warunki, kontekst, w jakim funkcjonowałyśmy, ale też ten program zmieniał się w trakcie realizacji i on był dopasowywany do potrzeb uczestników, i to była taka olbrzymia wartość. No i też było dla mnie ważne wasze doświadczenie w realizacji tych programów w formule online'owej, w świecie, w którym w tej chwili jesteśmy, w tym świecie wirtualnym, kiedy wydaje się, że no właśnie uczenie coachingu, uczenie tej pracy bezpośredniej z drugim człowiekiem może być trudne w takiej formule online'owej, natomiast rzeczywiście wiedzieliśmy, że wy takie doświadczenia też posiadacie. Więc myślę, że to są takie najbardziej kluczowe elementy, które wpłynęły na naszą decyzję co do pracy z wami. Lista dosyć długa. Tak. Marta, byłaś uczestnikiem też tego programu, byłaś jednym z coachów wyszkolonych przez ten program. Ciekawe, czy było coś, co cię zaskoczyło z poziomu uczestnika, w sposobie, w jaki wyposażamy was? Tak, zaskoczenie takie było już od samego początku, w zasadzie od pierwszego modułu realizacji tego programu, bo my tam faktycznie przeszliśmy bardzo mocno i szybko do praktyki. I to się zadziało od razu na pierwszej sesji. Rzeczywiście była pewna część teorii, wprowadzenia, tak jak to się dzieje dzisiaj na webinarze, natomiast bardzo szybko przeszliśmy do ćwiczeń, przeszliśmy do praktykowania, przeszliśmy do po prostu sesji demo. Te sesje działy się zarówno w małych podgrupach, w parach, gdzie ćwiczyliśmy jeden na jeden, ale one też się działy na forum całej grupy, kiedy dwie osoby po prostu przechodziły przez sesję, a pozostałe osoby były obserwatorami. Więc rzeczywiście taka intensywność praktyki, ćwiczenia, to było takim dużym zaskoczeniem. I myślę, że to, co było też dla mnie osobiście zaskoczeniem, że czasami te proste ćwiczenia coachingowe, one mają dużą moc. Tak, one nie muszą być nie wiadomo jak bardzo skomplikowane, a naprawdę w bardzo szybki sposób potrafią otworzyć głowę i pokazać po prostu rozwiązania. Głowę i serce zwykle. Głowę i serce, tak, zdecydowanie, tak. Marta, żeby nie było tak cukierkowo, że to tak fantastycznie się wprowadza, taki duży projekt i żeby było szczęśliwie, mogę sobie wyobrazić, że państwo, którzy pracują w dużych organizacjach z poziomu HR-u są zainteresowani też, jakie ryzyka niesie taki program wdrażania właśnie takiego zespołu coachów wewnętrznych. Na co chciałabyś wskazać, ostrzec swoich kolegów, koleżanki? Znaczy ja przede wszystkim chciałabym zachęcić, bo myślę, że ja jestem przekonana, że wdrożenie takich kompetencji do organizacji daje dużą wartość, bo ja tutaj teraz mówię o rzeczywiście takim naszym priorytetowym celu, czyli zastosowaniu tych kompetencji w programie outplacementowym, ale my też już mamy kolejne pomysły, jak te kompetencje wykorzystywać po prostu w działaniach rozwojowych dla naszych pracowników w programach takich reskillingowych, upskillingowych.
Natomiast myśląc z perspektywy ryzyk, rzeczywiście według mnie to, na co warto zwrócić uwagę, to odpowiedzenie sobie na pytanie po co? Po co ja w ogóle chcę te kompetencje w organizacji mieć, do czego ja je będę wykorzystywać. Czyli taki plan na to, w jaki sposób działamy już po zakończeniu szkolenia. Bo to, co według mnie jest bardzo ważne w tego rodzaju programach, to przejście dość szybko do praktyki. Do praktyki, do wykorzystywania tej zdobytej wiedzy, do zdobywania tych doświadczeń. Tak? Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny element, czyli taki plan, po prostu biznes plan, po co jest powiedzenie sobie na pytanie, po co ten program w ogóle chce mieć. Praktykowanie i myślę, że to, do czego wy nas też zachęcałyście, czyli kwestia też takiej wymiany doświadczeń między coachami, czyli musimy mieć z tyłu głowy, że jednak to są osoby, które wcześniej występowały w różnej roli, ja o tym nie wspomniałam, natomiast nasza grupa coachów to są głównie pracownicy Departamentu Rozwoju, czyli osoby odpowiedzialne między innymi za prowadzenie szkoleń, osoby w roli trenerów, osoby pracujące przy programach rozwijających liderów, czy osoby rekrutujące, więc to są bardzo różne doświadczenia. Więc to, co jest ważne, żeby po tych pierwszych sesjach, po tych trudniejszych rozmowach, rzeczywiście oni mieli możliwość wymiany tych doświadczeń, rozmowy na ten temat. Czyli trochę takich wewnętrznych sesji interwizyjnych, ale też sesji interwizyjnych z wami, tak, jako takimi zewnętrznymi mentorami, trenerami. Więc to uważam, że jest takim też ważnym kluczem po prostu do sukcesu w tego rodzaju projektach. Marta, staram się równocześnie śledzić czat. Tak. Tutaj pytanie padło, co robicie wewnętrznie, a co zewnętrznie. Nie wiem, na ile możesz jak gdyby powiedzieć, czy były jakieś działania zewnętrzne też w tym obszarze. Ale działania zewnętrzne w kontekście tego, o czym mówię, czyli takich interwizji, jak rozumiem, tak? Czy budowania tej społeczności? Nie, budowania. Ja nie widzę całego pytania. Budowania całego projektu. Bo to padło o wiele wcześniej, zanim zaczęłaś mówić o szczegółach. Ja chyba potrzebuję skonkretyzować, nie ukrywam, to pytanie. Dobrze, to osoba, która zadała to pytanie, gdyby była uprzejma doprecyzować, co ma na myśli, tak, pisząc o działaniach wewnętrznych i zewnętrznych, z pewnością cały program przez nas przeprowadzany był, można powiedzieć. Tak, to jest, tak, tak. To, co robimy sobie wewnętrznie, no to na pewno budujemy tą społeczność naszych kolegów, którzy są w programie szkoleniowym. Mamy powołaną chociażby grupę na WhatsAppie, tak, wymieniamy się na bieżąco tymi doświadczeniami, ale też organizujemy sobie takie cykliczne spotkania, na których właśnie omawiamy sytuacje z klientami, rozmowy z klientami, takie trudniejsze wyzwania, z którymi się zmierzaliśmy. Nie wiem, czy ty widzisz te... Wsparcie pracowników siłami wewnętrznymi HR, a co zewnętrznie, outplacement, wsparcie psychologiczne. Jasne, to znaczy, jeżeli tutaj pytacie, jak rozumiem, w kontekście programu outplacementowego, to nasz program outplacementowy generalnie jest dość mocno osadzony w zasobach wewnętrznych organizacji. Czyli właśnie to, o czym mówiłam. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się chociażby na coaching kariery, bo chcieliśmy te kompetencje zbudować wśród naszych pracowników. Mamy też formułę związaną z indywidualnym doradztwem kariery i tą rolę pełnią nasi rekruterzy, tak, osoby, które rzeczywiście doskonale znają rynek pracy i to oni pełnią taką rolę. Kwestie rzeczywiście takiego wsparcia psychologicznego, tu zdecydowaliśmy się na pomoc ekspertów zewnętrznych w kontekście prowadzenia webinarów, szkoleń z tej tematyki. Natomiast takie konsultacje indywidualne, spotkania, rozmowy, to wszystko jest realizowane wewnętrznymi zasobami, naszymi pracownikami. Marta, tak już powolutku zmierzając ku końcowi tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo tutaj jednocześnie potrzebujemy panować nad czasem. Tak. Chciałabym się dopytać o to, gdyby wprowadzanie tego projektu wewnętrznych coachów kariery było lekcją, to czego ta lekcja Cię nauczyła? Mm-hmm.
To ciekawe bardzo jest pytanie. Ja myślę, że te lekcje to my jeszcze też wyciągniemy za jakiś czas, kiedy będziemy mieć okazję jeszcze większej praktyki, rzeczywiście na szerszą skalę i bardzo chętnie się wtedy z Wami spotkam i na pewno podzielę tymi naszymi doświadczeniami. Natomiast ja mam takie poczucie i taki wniosek, że warto doświadczać nowych podejść, nowych modeli, ponieważ no, część z nas pracując w HR-ze w naturalny sposób miała już do czynienia z pewną formą coachingu czy coachingu kariery. Natomiast rzeczywiście model Coachwise pokazał jeszcze inne podejście, pokazał jeszcze inne narzędzia, a czasami te same narzędzia wykorzystywane w trochę inny sposób, trochę w innej konfiguracji. Więc rzeczywiście taka lekcja, żeby się nie bać, żeby się otwierać na te nowe możliwości. I myślę, żeby też się nie obawiać, że będąc w pewnych rolach w HR-ze, tak jak powiedziałam, rekruter, trener, tak, rzeczywiście, to są takie role bardziej eksperckie, które dostarczają wiedzy, dostarczają informacji pracownikom. I nie obawiałabym się tutaj tego, że jesteśmy w stanie wyjść z tej roli, stanąć po tej drugiej stronie jako coachowie, jako osoby towarzyszące naszym klientom, szukające w nich odpowiedzi, tak, bo to była gdzieś obawa, która na początku towarzyszyła mi, nie ukrywam, kiedy startowaliśmy, natomiast już po tych kilku spotkaniach jestem przekonana, że jesteśmy w stanie poprzez odpowiednią praktykę, szkolenie, rzeczywiście wyjść z tych naszych ról HR-owych, standardowych i stanąć po tej drugiej stronie. Marta, gdybyś miała udzielić takiej, ja wiem, że to trudno po prawie półgodzinnej rozmowie, ale gdybyś miała udzielić takiej jednej rady osobom, które no dopiero są przed takim kamieniem milowym, jak prowadzenie coachingu kariery do organizacji, to coś ci przychodzi do głowy, co byłoby takim ważnym elementem, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby się nie wywrócić z takim projektem. Tak, przychodzi mi taka jedna myśl, nie ukrywam, bo jakby dużo mówiłam i pewnie słyszycie o tym, że jestem absolutnie przekonana do tego, że warto takie kompetencje budować w organizacji. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, to kwestia odpowiedniego wypromowania i poinformowania pracowników i odpowiedniej zachęty do tego, żeby też w takich projektach brali udział. Żeby nie było obawy i żeby było dobre zrozumienie, czym ten coaching jest, tak, z czym to się je, jakie korzyści tak naprawdę będę miał z tego, że w tym projekcie wezmę udział, w tych spotkaniach wezmę udział, bo myślę, że jednak pracownicy mimo wszystko nie są zaznajomieni jeszcze tak do końca z korzyściami wynikającymi po prostu z bycia w procesie coachingu. I to, co jest ważne, to właśnie takie odpowiednie zakomunikowanie, poinformowanie, zachęcenie do udziału. Czyli jak zwykle stara, dobra komunikacja. Tak, jednak, tak, bo możemy dużo zrobić, oczywiście tutaj wyszkolić tak tabuny osób, tabuny pracowników, no ale co z tego, jeżeli z tego nikt potem nie, powiedzmy, nie skorzysta, więc rzeczywiście tutaj warto byłoby się przed uruchomieniem takiego projektu zastanowić, w jaki sposób, jaką kampanię taką promocyjną, informacyjną w organizacji na pewno uruchomić. To taka jedna rada, która przychodzi mi do głowy, jako ważna. Marta, jeszcze tutaj mamy pytania, zanim się z Tobą pożegnamy, gdybyś była uprzejma odpowiedzieć na takie pytanie. Tutaj ktoś zapytał, Małgosia zapyta, jak reagują osoby dedykowane do programu, osoby odchodzące z organizacji? Też ktoś inny komentuje, to musi być bardzo ciekawe doświadczenie głębszego poznania pracownika, który odchodzi, uhonorowania jej w praktyczny i osobisty sposób. Tak, rzeczywiście to jest taka kwestia docenienia, że mimo tego, że z tym pracownikiem się żegnamy, oczywiście to jest trudna dla niego sytuacja, bo czasami po wielu latach na ten rynek pracy musi wejść, to rzeczywiście jest takie docenienie tego, że ta oferta po prostu jest tak szeroka i że dbamy o te wszystkie aspekty właśnie i tak jak powiedziałam, emocjonalne i wiedzy, jak sobie na tym rynku pracy, który jest coraz trudniejszy, tak, no nie ukrywajmy, w dobie pandemii poradzić. I te różne formy, tak, które proponujemy właśnie, tak, że to nie jest tylko konsultacja CV, że nie tylko dajemy Ci możliwość po prostu poprawy, napisania tego CV na nowo, ale chcemy dać Ci coś więcej, chcemy Ci towarzyszyć w tej zmianie, więc rzeczywiście jest taki bardzo pozytywny odbiór. Powiedziałaś, że to nie jest taka jednorazowa, powiedzmy, akcyjna pomoc. Mogłabyś powiedzieć troszkę więcej, ile spotkań jest oferowanych, czy co
jeszcze jest tutaj właśnie w tej takiej kafeterii rozwiązań, po które może sięgnąć odchodzący pracownik? Tak, to jest bardzo, bardzo fajne pytanie i oczywiście no też wiadomo, że funkcjonujemy w pewnych ramach, tak, i mamy pewne zasoby, które na pewno w jakiś sposób są ograniczone, więc staraliśmy się też nadać ramy w pewien sposób, jeżeli chodzi o limit takich spotkań, i my zaoferowaliśmy trzygodzinne sesje dla każdego pracownika. Trzygodzinne sesje dla każdego pracownika, tak to u nas wygląda. Czy to się dzieje równolegle w trakcie wypowiedzenia na przykład? Nie, tak naprawdę pracownicy po wyjściu z organizacji mogą spokojnie za jakiś czas też do nas wrócić, to nie jest tak, że muszą koniecznie decydować się po odejściu z organizacji od razu, tak, mogą w momencie, kiedy te emocje pierwsze i największy stres już po prostu opadną, wrócić do nas i zapisać się na taką sesję. My działamy po prostu na takiej zewnętrznej platformie, która daje taką możliwość, żeby po prostu po jakimś czasie już odejściu z organizacji do programu outplacementowego włączyć się i z takich sesji też skorzystać. Marta, mam tak, ponieważ ten czas zawsze jego jest za mało, chciałabym dopytać, czy jeżeli będą do nas jeszcze spływały pytania po dzisiejszym webinarze, bądź to od osób, które są dzisiaj z nami, to od osób, które być może w terminie późniejszym będą miały możliwość obejrzenia tego webinaru, czy możemy Państwu obiecać, że w jakiś pisemny sposób na przykład odniosłabyś się do tych pytań i będziemy mogli je przesłać, żeby po prostu być w kontakcie i zadbać o te osoby, które w terminie późniejszym obejrzą to nasze dzisiejsze spotkanie. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Widzę tutaj te pytania ciekawe i komentarze pewnie, na które nie wszystkie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Tutaj bardzo fajny pomysł się pojawił właśnie związany z cytatami osób wspierających. Tak, zdecydowanie. To jest coś, co też może zachęcić po prostu inne osoby do dołączenia do programu, ale też tak, przekonania biznesu, że warto, bo to też ten nasz biznes, ci menadżerowie, to też są osoby, które rozmawiają z pracownikami i mogą ich po prostu zachęcić, tak, do brania udziału w programie, czy w ogóle w sesjach coachingowych. Także zdecydowanie bardzo fajny pomysł. Marta, pięknie Ci dziękujemy za Twój poświęcony czas. Za ja również bardzo za zaproszenie dziękuję. No i przede wszystkim za takie hojne podzielenie się, w jaki sposób można wesprzeć pracownika, w jaki sposób można taki program wprowadzić do dużej organizacji. Bardzo Ci dziękujemy. To była bardzo wartościowa dyskusja. Słuchajcie, dajcie znać na czacie, co sobie zabieracie z tej dyskusji dla siebie z Martą i z Asią. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, o czym dziewczyna tutaj, Marta, nie wspomniała, też są, jakby organizacja korzysta z wewnętrznych zasobów, czyli jak macie jakieś narzędzia psychometryczne, na przykład, z których dotychczas korzystacie, prawda, to też one wspierają ten proces rozwoju pracowników w organizacji, więc my jako firma dokładamy to, co my możemy dołożyć do tego, co już jest. Nie przekreślamy absolutnie tego, co w organizacji funkcjonuje, stąd też jakby też siła tego programu. Agnieszka napisała też dobry pomysł dla osób nawet powracających po dłuższej nieobecności do organizacji. Właśnie. Paweł pisze Santander Rules, Marta, słuchaj, mamy wyzwanie tutaj rzucone i dużą odpowiedzialność w związku z tym. Stwórzmy community wokół tego tematu na Facebooku Coachwise, pomożecie? Asia? Pomożemy, nie? Bardzo fajny pomysł, słuchajcie. Świetny pomysł. Świetny pomysł, jest z nami Bożenka z naszego biura, więc Bożenka po prostu, wiesz, to jako challenge, słuchaj, no my tutaj przyjmujemy, że tak powiem, challenge. I działam. Słuchajcie, wiecie, jak to jest z tą zmianą zawodową? Słuchajcie, my z Asią specjalnie przygotowałyśmy na zakończenie, na podsumowanie jeden slajd, który musimy Wam pokazać. Słuchajcie, bo z tą zmianą to jest tak, i już go wyświetlam tutaj dla Was, że im szybciej zrezygnujesz ze starego sera, tym wcześniej zjesz nowy. Zawsze jest nowy ser. I niezależnie od tego, czy potrafisz go teraz dostrzec, czy nie, zdobędziesz go, gdy przezwyciężysz strach i wyruszysz na poszukiwania i też jakby osoby wspierające w organizacji u Marty, właśnie to są te osoby, które wspierają również ten moment wyruszenia na poszukiwania. To są fantastyczni ludzie i jeśli nas słuchacie, to mam taką potrzebę, żeby Was serdecznie pozdrowić, ponieważ robimy fantastyczną robotę razem z Wami w Waszej organizacji. Ja też serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kochani, dzięki wielkie za dzisiejszy dzień.
osoby, które jeszcze są z nami, jeżeli pamiętacie tytuł tej wiekowej książki na temat przechodzenia przez zmianę i różnych postaw osób w postaci myszy, które tam są ujęte, to zapraszamy, podzielcie się z nami na czacie tym, a my, jeżeli nie wiem, bardzo dawno czytaliście tą książeczkę albo nie czytaliście jej w ogóle, to absolutnie zachęcamy w dzisiejszych czasach, które są pełne dotykających nas zmian na każdym poziomie i w każdym miejscu, tak jest, kto ukradł mój ser, Spencera Johnsona. Zapraszamy Was do tej drobnej lekturki, w lekki sposób napisany, ale traktującej o rzeczach bynajmniej nie lekkich i bynajmniej nie prostych. Pięknie Wam dziękujemy za bycie z nami dzisiaj przez tą godzinkę i zapraszamy na kolejne spotkania traktujące o przechodzeniu przez zmianę zawodową. Pozdrawiamy Was serdecznie. Hej, pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Dzięki. Cześć.